Witam wszystkich bardzo serdecznie. Spotykamy się na wyspie Spichrzu w Gdańsku na tle naszego znanego oczywiście żurawia gdańskiego. Wyspa Spichrzów jest teraz odrestaurowana. Od nowa, że tak powiem. Spotykamy się tu przy okazji kolejnego odcinka związanego z opowieściami o artystach, twórcach związanych z Gdańskiem, Trójmiastem. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o postaci nietuzinkowej, która zapisała się złotymi zgłoskami w księgach kultury gdańskiej, tak można powiedzieć. O Zygmuncie Hibnerze, reżyserze, dyrektorze teatrów, w tym Teatru Wybrzeże, pedagogu, aktorze, pisarzu również, felietoniście. Człowieku, który potrafił stworzyć najlepsze zespoły teatralne w Polsce. Przyznam się, że postać Zygmunta Hibnera od pewnego czasu mnie fascynuje. Fascynuje mnie to, co robił ten człowiek. Mówiono o nim, że był zawsze takim dżentelmenem, dystyngowanym, spokojnym, wyciszonym, ale uważnym i poważnym. Co ciekawe, objął interesujące i dla mnie zaskakujące. Został dyrektorem artystycznym Teatru Wybrzeże w wieku 28 lat. To chyba najmłodszy dyrektor artystyczny teatru w historii chyba Polski. Tak mówią. Urodził się w 1930 roku. W Warszawie w 1943 wstąpił do Szarych Szeregów. No i jakby wojna została go w Warszawie. Skończył tutaj studia aktorskie na Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej, następnie studia na początku lat 50., następnie studia reżyserskie, również w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej. No i zaczął grać i reżyserować w teatrze. Rozpoczął swoją pracę w Teatrze Wybrzeże w roku 50, na przełomie 55-56, zaczął reżyserować sztuki i tak dalej, teatralne. I w roku 58 zaproponowano mu objęcie funkcji posady dyrektora artystycznego. I on wtedy, ten młody człowiek, mając pewne rozeznanie, mądrość, uważność i poważne podejście do teatru, bo Hibner zawsze mówił, że go nie interesują fajerwerki, nie interesuje go forma, mniej forma go interesuje, a bardziej dialog z widzem. To, żeby spektakl coś przekazywał, też dialog z władzą, rozmowa poważniejsza z widzem, przekaz, najważniejszy był przekaz. Też takie jego credo to było robić trochę mniej niż można, to ciekawe, robić trochę mniej niż można i robić nie więcej niż trzeba, czyli taki umiar. Ale to się podobało, bo okres Zygmunta Hibnera jest uznawany za taki, no, za okres rozkwitu Teatru Wybrzeże. On jakby ten nasz teatr wystartował na arenę, można powiedzieć, ogólnopolską, ale też międzynarodową. Miał dar do przyciągania dobrych ludzi, zdolnych ludzi, ale sam też ich szukał. To on przyciągnął do Teatru Wybrzeże z powrotem Zbyszka Cybulskiego i Bogumiła Kobielę. Oni w tym czasie byli na tak zwanej przymusowej delegacji. Im na początku lat 50., kiedy zaczynali grać w Teatrze Wybrzeże, nie odpowiadał ten kostium taki, kostium klasyczny, fredrowskie kostiumy. To im nie odpowiadało. I zauważono, że interesują się teatrem studenckim, sztuką współczesną i teatr delegował ich. Byli na etacie w Teatrze Wybrzeże, ale po prostu wydelegowani do tworzenia teatrów studenckich, w tym oczywiście stworzyli Teatr Bim-Bom. I Hibner przywrócił ich z powrotem do Teatru Wybrzeże, zaproponował im, aby wyreżyserowali swoją sztukę teatralną, współczesną, bo to było też warunki, oni chcieli reżyserować i grać sztuki współczesne. I zadebiutowali jako reżyserzy teatralni na deskach teatru profesjonalnego, czyli Wybrzeżu, sztuką Jonasz i Błazen, w której zresztą, co ciekawe, interesujące główną rolę, jedną z głównych ról objął Zdzisław Maklakiewicz.
Sztuka była sukcesem, ciekawa i tak dalej. I po, miał on ten, ten z, ważną zasługą Zygmunta Hibnera jest to, że on, jakby to powiedzieć, dał teatrowi Andrzeja Wajdę. O, tak można powiedzieć, że to dzięki niemu Andrzej Wajda zaczął reżyserować w teatrze. Zaproponował, co ciekawe, tak, on po prostu starał się stworzyć ludziom najlepsze warunki. Widział ich potencjał i tak, pomyślał sobie, że znalazł sztukę współczesną dla Zbyszka Cybulskiego w głównej roli i znalazł też reżysera dla tego spektaklu, czyli Andrzeja Wajdę. Zaproponował Andrzejowi Wajdzie reżyserowanie świetnej sztuki współczesnej Kapelusz pełen deszczu amerykańskiej i do tej sztuki zatrudnił Zbyszka Cybulskiego. Stworzył warunki do zaistnienia świetnego spektaklu, znanego w całym świecie. No, ten nasz spektakl polski był znany głównie w Polsce. Także, ale święcił triumfy na ogólnopolskiej arenie, bo był wystawiany i w Krakowie, i w Warszawie z sukcesem, zawsze przy pełnej widowni. W tym spektaklu grał również świetny Edmund Fetting, Zdzisław Maklakiewicz. Przyciągnął również do Teatru Wybrzeże Konrada Swinarskiego, świetnego reżysera z Krakowa. Konrad Świnarski wyreżyserował Smak Miodu z Władysławem Kowalskim, między innymi. Przyciągał też, dawał też pole do popisu innym aktorom, jak Edmundowi Fettingowi w Macbecie czy w Hamlecie na przykład. Andrzeja Wajdy właśnie, Hamlet był też Andrzeja Wajdy w roli głównej, Edmund Fetting. Sam reżyserował również z powodzeniem Zygmunt Hibner spektakle, jak na przykład Zbrodnia i Kara z główną rolą Edmunda Fettinga, czy Nosorożec, słynny Nosorożec na podstawie UNESCO, w którym zagrał jedną z głównych ról, też z sukcesem. No szereg takich tutaj sukcesów teatralnych i reżyserskich, i aktorskich. Zresztą na przykład Fetting mówił o tej spektaklu Zbrodnia i Kara, że to był dla niego najważniejszy spektakl w życiu. Że to go wystartowało jakby w życie aktorskie, w Polskę i tak dalej. Zainspirowało go do dalszej pracy. W 1960 roku zakończył pracę na Wybrzeżu, w Teatrze Wybrzeże. Przeniósł się do Wrocławia na rok, gdzie prowadził scenę teatralną we Wrocławiu. Następnie w roku 64 objął Teatr Stary w Krakowie. Został dyrektorem artystycznym. Zresztą tylko wspomnę o tym, że uznaje się Zygmunta Hibnera za najwybitniejszego dyrektora artystycznego, w ogóle dyrektora teatralnego w Polsce. Doprowadził 3 sceny do rozkwitu. Właśnie z drugą sceną był Teatr Stary w Krakowie, gdzie współpracował z Anną Polony, Anną Seniuk, Mirosławą Dubrawską, Władysławem Kowalskim, Jerzym Bińczyckim, Franciszkiem Pieczką, takimi znanymi postaciami. I oczywiście z Konradem Swinarskim, reżyserem Jerzym Jarockim. W 1969 roku cenzura zdjęła jakby 2 spektakle Teatru Starego pod opieką Zygmunta Hibnera. No i jakby po kolei te 2 spektakle były przez cenzurę blokowane i Zygmunt Hibner wtedy podał się do dymisji. Wspomnę jeszcze, że to nie pierwszy przypadek cenzury, która jakby przeszkodziła w działalności Zygmunta Hibnera. Pierwszy spektakl, jaki reżyserował jako dyrektor w Teatrze Wybrzeże, to byli Szewcy Witkacego. I się okazało, że Witkacy jest niestety na indeksie, jest zakazany i ta sztuka odbyła się próba generalna i cenzorzy stwierdzili, że tej sztuki dalej nie puszczają. Wracając do Teatru Starego, to Zygmunt Hibner po prostu zrezygnował z pracy w Teatrze Starym. No i jak mówią, jego następca konsumował owoce jego świetnej pracy. Ale wszyscy wspominają go tam bardzo dobrze. I następnie, jak sam Zygmunt Hibner mówi, stał się cud.
otrzymał do objęcia, do opieki pusty teatr. Świeżo po remoncie Teatr Powszechny w Warszawie. I tutaj po prostu no była to wymarzona sytuacja, bo mógł stworzyć zespół, mógł zarządzać tym teatrem, zresztą bardzo dobrze zarządzał, był bardzo dobrym dyrektorem. Zrealizował szereg świetnych spektakli, pracował tutaj prawie aż do śmierci. Od roku 1974 do 1989 był dyrektorem teatru, najpierw artystycznym, a potem dyrektorem administracyjnym i naczelnym i artystycznym. W Teatrze Powszechnym współpracował też z plejadą znanych aktorów i postaci życia teatralnego, z Anną Seniuk, przede wszystkim Krystyną Jandą, Wojciechem Przoniakiem, Januszem Gajosem. Z wypowiedzi wynika, z tego co oni mówili o Zygmuncie Hibnerze, to zawsze mogli na niego liczyć, liczyć na jego wsparcie. Był bardzo dobrym gospodarzem, jeśli chodzi o teatr. Wszystko było zawsze przygotowane, zapięte na ostatni guzik. On był zaangażowany, interesował się widownią i skończyło się taką, skonstatowali, że po prostu go kochali. On by pewnie, jak mówili, źle to przyjął, gdyby żył, bo nie był człowiekiem zbyt wylewnym, ale oni go po prostu kochali za to, jakim był człowiekiem. Powstała fundacja imienia Zygmunta Hibnera. Jest też strona internetowa, specjalnie strona, właściwie cały portal internetowy poświęcony Zygmuntowi Hibnerowi, gdzie można znaleźć wywiady, filmy, słuchowiska też, całą jego drogę twórczą. W filmie realizował się w ten sposób głównie aktorsko. Wystąpił w wielu rolach filmowych, w teatrze, telewizji również. Najważniejsze jego role filmowe to oczywiście Major Sucharski w filmie Westerplatte Stanisława Różewicza. Grał w Blaszanym Bębenku. Ważna również, świetna rola, warto obejrzeć i polecam bardzo ten kryminał Janusza Majewskiego, Zbrodniarz, który ukradł zbrodnię, właśnie z główną rolą Zygmunta Hibnera. Grał również w Szpitalu Przemienienia na podstawie prozy Stanisława Lema. Szereg ról telewizyjnych i filmowych. Bardzo dobrze wspominany i pamiętany reżyser, aktor, pedagog, pisarz. Dyrektor przede wszystkim teatrów. Jego sztuki oczywiście można oglądać w internecie, można oglądać sztuki telewizyjne, które wyreżyserował. Można również obejrzeć jego filmy. Jak zawsze wspominam o tym, że aktor, reżyser może pozostać nieśmiertelny dzięki temu, że możemy go zawsze obejrzeć na ekranie, czy małym, czy większym. Do czego bardzo zachęcam. Wspomnę jeszcze tylko o tym, że po długiej chorobie Zygmunt Hibner zmarł w 1989 roku, dokładnie 12 stycznia w Warszawie. Szkoda, bo szkoda, że nie dożył tej wolności jakby 4 czerwca po wyborach tej wolnej Polski. Tuż zmarł kilka tygodni przed okrągłym stołem, szkoda. To, o czym o nim mówią, że zawsze był dyplomatą. Zawsze nie stawiał sprawy na ostrzu noża. Twierdził, że władza ta, która jest też potrzebna do przetrwania teatru. Prowadził dialog między widzem, aktorami, zespołem aktorskim, teatrem, a władzą i robił to w sposób doskonały, świetny i miał do tego po prostu talent. Dziękuję bardzo. Życzę wszystkim zdrowia przede wszystkim.